Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na program Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. A dzisiaj w naszym studiu gości pan redaktor Artur Kowalski, redaktor naszego dziennika. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wybory parlamentarne, niedzielne wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie Komitet Wyborczy PiS będzie miał 235 posłów, co oznacza, że partia będzie miała samodzielną większość. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która będzie miała w tej kadencji 134 posłów. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości radość. Mamy powody do radości, bo mimo... tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. Zadowolenia nie krył także premier Mateusz Morawiecki. Żadna partia w wyborach parlamentarnych, jeśli się potwierdzi ten wynik, nie miała nigdy procentowo takiego znakomitego wyniku. I chociaż radość w sztabie była, to jednak Prawo i Sprawiedliwość liczyło na lepszy wynik. Zwłaszcza, że poprzednio mieliśmy zapowiedzi, że partia ta będzie dążyła do uzyskania większości konstytucyjnej, czyli pójdzie konsekwentnie drogą Viktora Orbana. No ale bez jego reform nie da się tego przeprowadzić. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 8 milionów Polaków. To o ponad 2 miliony więcej niż w 2015 roku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy głos oddany na Zjednoczoną Prawicę, bo te wyniki dzisiejsze są szansą na to, że będziemy mogli dobrą zmianę kontynuować, że będziemy mogli zmienić Polskę na trwałe. Tegoroczne wybory pokazały, wbrew powtarzanym hasłom Koalicji Obywatelskiej, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest przejściową władzą. Myślę, że także instytucje europejskie potrafią z tego wyciągnąć wnioski, że władza Zjednoczonej Prawicy to nie jest władza przejściowa, że to jest władza stabilna, powiększająca swój stan posiadania. Porażka Koalicji Obywatelskiej powinna dać wiele do przemyślenia jej liderom, podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ufam, że Platforma wyciągnie wnioski i będzie wspierała to, co jest dobre dla Polaków. Tymczasem w Koalicji Obywatelskiej zadowolenie z pierwszych wyników sondażowych było umiarkowane. Koalicja Obywatelska spodziewała się lepszego wyniku i mówi o nierównej walce. To były trudne 4 lata. To nie była równa walka. To nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody. Panie redaktorze, czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma powody do satysfakcji po tych niedzielnych wyborach? Ma powody do satysfakcji, sądzę, że tak, chociaż oczywiście to w jakiś sposób zostało to zmącone trochę tym wynikiem, jeżeli chodzi o stan klubu w Senacie, ale zarówno w wyborach do Senatu ten odsetek głosujących był tutaj zdecydowanie po stronie PiS i jeżeli chodzi o wybory do Sejmu, 8 milionów głosujących, to jest po prostu bez precedensu. No tak, to jest o 2 miliony więcej niż 4 lata temu. Było 4 lata temu i to jest też silny mandat od społeczeństwa do kontynuowania tych zmian rozpoczętych przez poprzednich 4 lata. No to są też te paradoksy tej ordynacji wyborczej, tak? Paradoks... która powoduje, że mimo, że 2 miliony głosów było więcej niż 4 lata temu, to tak naprawdę był tylko jeden mandat więcej niż przed 4 laty. No, ale też spójrzmy na to w ten sposób, że 4 lata temu Lewica nie weszła do Sejmu, która uzyskała tam ponad 7%, co jest znacznym odsetkiem. W ten sposób, w jaki sposób te głosy, jeżeli chodzi o ten podział, stan posiadania w Sejmie, w jaki sposób zostały tak zmarnowane, w cudzysłowie mówiąc. Więc to trochę inna była sytuacja. Ale też i poprzednio, i teraz, czyli 4 lata temu i w 2019 roku, w Sejmie znalazło się 5 ugrupowań, czyli ta sama ilość komitetów. No tylko oczywiście inne proporcje jakby co do procent poszczególnych komitetów się układały.
Tak, ale tutaj też zwróćmy uwagę, ta rekordowa frekwencja, ona już była, na co zwracaliśmy uwagę w poprzednich też miesiącach, rekordowa była do Parlamentu Europejskiego. Widać, że wyborcy, społeczeństwo jest też przekonane, że ta kartka wyborcza jednak coś znaczy i to nie jest tak, że mój głos się nie liczy, tylko jednak to, jak głosujemy, ma jednak przełożenie na to, co się rzeczywiście w kraju dzieje. I tym samym, że była to też rekordowa frekwencja, partia rządząca otrzymała też olbrzymią liczbę głosów, to też jest silny mandat taki. I też wyborcy, myślę, że jednym z powodów tej wysokiej frekwencji są te emocje polityczne, które od 4 lat nam towarzyszą. I to też jakby mobilizuje zarówno przeciwników rządu, jak i zwolenników. Ale to tak różnie chyba też z tym bywa, bo czasami tak patrzymy w telewizję, politycy się kłócą, mają jakiś tam swój świat i też jednych to może zniechęcać, innych może mobilizować, ale też sądzę, że to, kiedy mieliśmy doświadczenie ostatnich 4 lat, że te takie najistotniejsze postulaty zostały w jakiś sposób zrealizowane, to też dało wyborcom nadzieję na to, że w dalszym ciągu ten, kto wygra, Już tutaj nie mówię tylko o samej partii rządzącej, ale też może i opozycja jakieś swoje postulaty rzeczywiście zrealizuje. Trochę się może zaciera to, że kiedyś niekoniecznie te postulaty były zapowiedziane w kampanii wyborczej, później realizowane. Bardzo często władzy. Przez całe lata było tak, że już wieczorem, wieczór wyborczy o niektórych postulatach zapominano. Ale jednak nie da się tego ukryć. Prawo i Sprawiedliwość liczyło na więcej mandatów. Nawet się mówiło, liczono na to, że będzie powyżej 140, tych 240 posłów. To się nie udało. Pana zdaniem jakieś były błędy popełnione w tej kampanii, które spowodowały, że zabrakło tej większej ilości mandatów, takiej dość stabilnej przewagi w Sejmie? To tutaj, jak też już podkreśliliśmy, ten stan posiadania jest właściwie taki sam jak na początku poprzedniej kadencji. Czy mogło być więcej? To sądzę jednak, że w jakiś sposób ten wynik powinien być jednak zadowalający. Tutaj można się zapytać oczywiście o sytuację w Senacie. No. Czy do Senatu jeszcze przejdziemy. Na razie skupmy się właśnie na Sejmie. No Jarosław Kaczyński tylko już po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów w poniedziałek wieczorem, mówi, że uzyskaliśmy legitymację do tego, aby kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować naszą politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać. No rzeczywiście, ten mandat 8 milionów jest mocny, tak. Jest ta legitymacja do rządzenia. Jest legitymacja, też należy się spodziewać, że w dalszym ciągu te zmiany będą kontynuowane. Też mieliśmy już zapowiedziane te rzeczy, które będą do zrobienia w ciągu, to jest plan tak na 100 dni, te postulaty, które też padały w trakcie kampanii wyborczej odnośnie też 13 czy 14 emerytury, więc zapewne głosujący na Prawo i Sprawiedliwość też oczekują realizacji tych zapowiedzianych postulatów. No to już w tej chwili też politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że nowy rząd, który będzie już niebawem wyłoniony, tam 26 listopada ma być zaprzysiężenie nowego rządu, a 12 listopada ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji, więc te obietnice, ta piątka na 100 dni będzie realizowana. Natomiast zatrzymajmy się na chwilę, panie redaktorze, przy sytuacji Platformy Obywatelskiej. Drugie miejsce, 134 posłów, to znaczy, że mniej niż miała Platforma w poprzedniej kadencji o 4, ale ja bym chciał się skupić na ilości oddanych głosów, bo gdy zsumujemy głosy oddane w 2015 roku na Platformę Obywatelską i na Nowoczesną, bo w tych wyborach te dwie formacje szły pod jednym sztandarem, pod jednym szyldem, to w 2014 roku na Platformę głosowało 3 miliony 661 tysięcy, na Nowoczesną 1
155 tysięcy, czyli łącznie to było 4 milion 816 tysięcy oddanych głosów 4 lata temu. W tym roku to było 5 milionów 60 tysięcy i ten przyrost głosów jest o 200 tysięcy, czyli 10-krotnie mniej niż w przypadku PiS-u. No to chyba jest powód do zmartwienia dla koalicji. I czy mogła liczyć na więcej? Też nie sądzę, żeby mogła naliczyć. Tutaj te braki, deficyty, jeśli chodzi o Platformę, to są bardzo widoczne. Po prostu cały czas Platforma Obywatelska, czy szerzej ta Koalicja Obywatelska, jechała na programie anty-PiS. I to w pewnym momencie partia polityczna powinna zrozumieć, że też jakiś taki pozytywny program dla wyborców powinien istnieć, nie tylko tak odsuniemy rządzących od władzy, a później jak to zrobimy, to się zobaczy, co będzie. Tylko podstawowym paliwem był ten anty-PiS. To jednak nie za dobrze to jednak świadczy o tych cechach przywódczych, może Grzegorza Schetyny. No właśnie, to kwestionują też i partyjni koledzy Grzegorza Schetyny, bo przecież coraz częściej są głosy, że Grzegorz Schetyna powinien odejść. Mówi o tym Julia Pitera, mówi o tym pani poseł Mucha, że Grzegorz Schetyna nie zdał tego egzaminu. No, dlatego powinien zakończyć misję. Tutaj oczywiście inaczej może byłby oceniany przewodniczący Platformy Obywatelskiej, gdyby ten wynik sam wyborczy był lepszy. A tutaj mamy wynik, który nie spełnia oczekiwań w tym sensie, że nie daje Platformie Obywatelskiej jakiegokolwiek możliwości udziału we władzy. A dodatkowo to jeszcze tak potęguje możliwość wytykania błędów samemu Grzegorzowi Schetynie. A pana zdaniem, na ile wiarygodne są, znaczy na ile mogą się sprawdzić te opinie, te słowa Julii Pitery, która mówi, że jeśli Grzegorz Schetyna nie odejdzie z funkcji przewodniczącego, to Platformie grozi rozłam? Sądzę, że pani Julia Pitera orientuje się dobrze jednak, co się w jej ugrupowaniu dzieje. Ja też zresztą takie opinie słyszałem, że w Platformie Obywatelskiej wrze. Może rzeczywiście tak się zdarzyć. Ale jest taki ten trend w Platformie, w ogóle w opozycji, żeby się jednoczyć, żeby być tą realną siłą wobec mocnej pozycji Prawa i Sprawiedliwości, to gdyby doszło do tych podziałów, to ta siła radykalnie się osłabia. No, ale tak czy inaczej jakieś rozliczenia powyborcze, do jakichś rozliczeń powyborczych na pewno dojdzie. Zresztą też jak parę lat wstecz spojrzymy, to i po przegranych wyborach w Prawie i Sprawiedliwości doszło też do pewnego rozłamu jednak. Więc w tym momencie... Ale Platforma jest w lepszej sytuacji niż wtedy było Prawo i Sprawiedliwość, bo ma to doświadczenie Prawa i Sprawiedliwości, że po tym jak w 2011 roku Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście przegrało, wówczas z PiS-u odszedł Zbigniew Ziobro i część posłów, powstała Solidarna Polska, no ale po jakimś czasie okazało się, że Zbigniew Ziobro, funkcjonując samodzielnie na scenie politycznej, nie ma żadnych szans na to, żeby zaistnieć i wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. Ale też w jakiś sposób dzięki temu może teraz ta Prawo i Sprawiedliwość, ogólnie Zjednoczona Prawica, może jest silniejsza właśnie też dzięki tym doświadczeniom. Chociaż teraz takie są głosy, że to wzmocnienie poszczególnych frakcji w Zjednoczonej Prawicy w PiS-ie, czyli Solidarna Polska wprowadziła 18 posłów, Porozumienie Jarosława Gowina wprowadziło też 18 posłów. No i tu mówi się, że to może zagrozić, gdyby jakieś te konflikty były realne i one się wzmacniały, że tutaj może dojść do rozłamów, ale chyba moim zdaniem nikomu by się nie opłacał taki rozłam, bo szanse na to, że samodzielnie Solidarna Polska przekroczy próg wyborczy czy Porozumienie, są też chyba znikome. I też trudno moim zdaniem jednak by liczyć, żeby którekolwiek z tych ugrupowań mogło znaleźć sobie innego jednak koalicjanta, z którym byłoby w stanie realizować swoje postulaty. No, wróćmy jeszcze na chwilę do Platformy. W Platformie w styczniu są wybory na przewodniczącego. No już tam są potencjalni kandydaci, pan Borys
Budka deklaruje, że wystartuje, że... Tak, teraz też aktywny jest pan Bogdan Zdrojewski, też chyba zgłasza swój akces, jak rozumiem. Więc chyba politycy Platformy będą mieli wybór. Będą mieli chociaż, wybór. Chociaż zapewne Grzegorz Schetyna też myślę, że nie oddaje pola. No, bo to dla niego, gdyby przegrał, to byłaby bardzo trudna sytuacja, rzeczywiście. To teraz przejdźmy do kolejnego wątku wyborczego. W Sejmie w obecnej kadencji, podobnie jak poprzedniej, jest 5 ugrupowań. Poza Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską w ławach sejmowych zasiądą przedstawiciele Lewicy, PSL-u oraz Konfederacji. Lewica wraca po 4 latach do Sejmu. PSL jest trochę nieco wzmocniony i po raz pierwszy w parlamencie znalazła się Konfederacja. Sztab wyborczy Lewicy PSL-u i Kukiz 15 oraz Konfederacji. We wszystkich tych trzech sztabach zapanowała nieskrywana euforia, choć u Konfederatów była nieco tonowana. Ostatnio mieliśmy 6,1 i wyszło 4,5. W związku z czym ja bym się w tej chwili nie cieszył. To Janusz Korwin-Mikke. Wiosną po wyborach do Parlamentu Europejskiego pierwszy sondaż mówił o przekroczeniu progu przez Konfederację. Ale oficjalne wyniki nie były już tak korzystne dla tej formacji. Teraz oficjalne wyniki dla Konfederatów są optymistyczne. To jest ogromny sukces ideowej prawicy. To jest ogromny sukces w ekstremalnie trudnych warunkach. I my ten sukces będziemy przekuwać w długi marsz. Konfederacja cieszy się dużym poparciem wśród młodych wyborców. 20% Polaków w wieku od 18 do 24 lat zagłosowało na ten komitet wyborczy. Przed nimi trudny, bardzo ciekawy czas. Albo wykują jakąś spoistość, albo zostaną rozszarpani, a potencjalnie właśnie na przykład z jednej strony tych bardziej wolnorynkowych mógłby kusić taki wolnorynkowy na przedsiębiorców zorientowany PSL. Sukces ustami przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego ogłosiła także Lewica. Wróciliśmy do Sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Po raz pierwszy w Sejmie znajdą się przedstawiciele Wiosny i Partii Razem, którzy startowali z list SLD. Bo my nie boimy się ani Kościoła, ani PiSu i nie będziemy pokorną opozycją. Powrót Lewicy do Sejmu oznacza wprowadzenie do debaty parlamentarnej skrajnie lewicowych postulatów. Ulga. To uczucie dominowało w sztabie PSL-u i Kukiz 15. Wcześniejsze sondaże nie dawały ludowcom pewności przekroczenia progu wyborczego. Prawie 9% poparcie uznano za sukces. To jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków dla racjonalnego centrum. Panie redaktorze, jeśli chodzi o wyniki wyborcze tych mniejszych ugrupowań, tych trzech, o którym w materiale mówiliśmy, co pan najbardziej zaskoczyło? Jednak dobry wynik PSL. Jest to jakiś tam, no, z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego pewnie duży sukces, z punktu widzenia całej polityki taki mały sukces w tych wyborach i samego PSL-u i pewnie prezesa Kosiniaka-Kamysza. W jakimś stopniu na pewno trochę wyborców przysporzyli kandydaci Pawła Kukiza, chociaż to nie sądzę, żeby miało aż właśnie, tak... No właśnie, co spowodowało pana zdaniem, że PSL zdobył naprawdę dobry wynik, bo to jest 1,2 tysiąca głosów. Przede wszystkim zapewne wielu wyborców się zastanowiło, czy ma głosować jednak na Koalicję Obywatelską, która się odwraca w stronę tej lewicowej ideologii i ci, dla których nie do zaakceptowania było głosowanie na SLD, którzy zobaczyli, co robi Platforma Obywatelska, wybrali jednak Polskie Stronnictwo Ludowe. I to jest ciekawe, dobre wyniki były PSL-u w miastach, w Warszawie. W Warszawie na PSL oddano 65 tysięcy głosów i jest mandat. Od prawie 26 lat PSL w Warszawie mandatu nie zdobył poselskiego. A teraz to się udało. Ten mandat dostał pan
pan Teofil, Władysław Teofil Bartoszewski. Dobry wynik też był w okręgu podwarszawskim PSL-u, też 50 tysięcy. No chyba właśnie, tak jak pan mówi, że tutaj wyborcy miejscy też mają swój udział w tym. Ci wyborcy miejscy mają ten swój udział, a też zwróćmy uwagę, bo te wszystkie badania pokazują drastyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i na wsi, i wśród elektoratu rolniczego, gdzie tam sporo PSL zawsze potrafił zdobyć. Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze wyczuł, że tutaj coraz mniejsze są szanse na zdobywanie głosów w elektoracie tradycyjnym, elektoracie wiejskim, i dlatego poszukał tego elektoratu małomiasteczkowego, miejskiego o profilu chadeckim, tak zwanym, jak oni sami mówią. Z tym, że oczywiście możemy się zastanawiać, jak to będzie w ogóle rokowało na przyszłość. Czy to jest trwałe, czy to jest elektorat stabilny z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego? Ja sądzę, że niekoniecznie. A panie redaktorze, jak pan ocenia z kolei wynik Lewicy? No tutaj chyba rzeczywiście jest powód do radości, bo 12,5%, 2 miliony 300 tysięcy głosów, i to jest znacznie więcej, prawie 600 tysięcy głosów więcej niż 4 lata temu SLD i Partia Razem, gdybyśmy zsumowali te wyniki, no 600 tysięcy więcej głosów niż 4 lata temu. Tak, więcej głosów. To oczywiście, co też już wspominaliśmy o tym w poprzednich wyborach, ta lista Lewicy miała jednak blisko 8%. Stosunkowo dobry wynik wskazywał notowania partii Biedronia w eurowyborach. Z tym, że to też spójrzmy na to, że tam mamy trzech liderów, tutaj wystąpiło. To są trzy ugrupowania, które przewodniczący SLD Włodzimierz Czerzasty zapewne ma ambicje przejęcia przywództwa i wchłonięcia tych mniejszych ugrupowań, ale czy to się uda, to niespecjalnie. To też jest ta lewica tam wewnątrz jest bardzo zróżnicowana. Zresztą tak samo jak kolejne ugrupowanie. Konfederacja. Ale jeszcze do Konfederacji przejdziemy za chwilę. Natomiast właśnie jest ten znak zapytania, cały czas jest znak zapytania, czy lewica będzie tworzyła jeden klub. Wieczór wyborczy, kiedy miałem możliwość zapytania przewodniczącego Czarzastego, czy będzie wspólny klub, nie odpowiedział tego jednoznacznie. Powiedział, że no, na razie jeszcze jest za wcześnie o tym mówić i być może tak będzie, że rzeczywiście się podzielą. Przypuszczam, że to jest bardzo możliwy scenariusz, że nie będzie jednego klubu SLD. Jednak tutaj, jeżeli chodzi o pana Zandberga, też to nie wydaje mi się, w jaki sposób byłoby to ryzykowne wchodzenie do klubu razem z partią tutaj będącą następczynią PZPR-u. Panie redaktorze, Konfederacja przekroczyła próg, 1 200 000 prawie głosów. Zaskoczenie duże, bo dotychczas sondaże przedwyborcze nie dawały szans na to, że ta formacja przekroczy 5-procentowy próg i będzie w Sejmie. Rzeczywiście w niektórych sondażach to się pojawiło, chociaż mogliśmy się zastanawiać, czy to nie było jakoś tam tak trochę podpompowane. Ale ten wynik Konfederacji to rzeczywiście jest. Udało się tych wyborców w jakiś sposób zmobilizować i rzeczywiście ponad milion głosów to jest wynik dobry, możemy w ten sposób określić, z tym, że też jest to kandydaci tam różnej maści są. Też jest środowisko bardzo zróżnicowane. I też dyskusja była na ten temat, czy będzie jeden wspólny, nie klub, tylko koło, bo mają 11 posłów, więc nie będzie klubu, tylko będzie koło albo dwa koła, ale już dzisiaj jest depesza, że jest wspólne koło Konfederacji, już zainaugurowało swoją działalność. No na razie razem działają. Zobaczymy, ale panie redaktorze, właśnie chciałem to powiedzieć, zobaczymy jak długo. Myślę, że niedługo. Ale pana zdaniem, co spowodowało, że to ugrupowanie jednak zdobyło mandaty, weszło do Sejmu? Czy taka radykalna, jednoznaczna postawa, jeśli chodzi o taki system aksjologiczny, bo tam zdecydowana obrona życia była, zdecydowana obrona rodziny przed atakami LGBT i tak dalej. Co prawda już nie podnoszono ustawy 447, jak to robiono w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego,
Co pana zdaniem spowodowało, że jednak udało się? Sądzę, że właśnie duże znaczenie miało to, co pan wymienił. I tutaj jeszcze w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, to jest pewna też nauka dla Prawa i Sprawiedliwości, że chcąc poszerzać swój elektorat, to nie wystarczy tylko, nie wystarczą takie intensywne działania w tej sferze takiej społecznej, żeby dać rodzinie 500+, dać 13 czy 14 emeryturę, czy dać jakąś ulgę podatkową. To jest jedna kwestia. Wyborcy w znacznej mierze nie tyle kierują się tymi kwestiami takimi ekonomicznymi, ale też czymś, o czym mówimy, pewną ideologią. W tym momencie, kiedy my, katolicy, jesteśmy atakowani zawsze tą ideologią lewacką, potrzebny jest silny głos, który się temu przeciwstawi. I to trochę, to od Konfederacji też. Panie redaktorze, i teraz jest Senat. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Senatu, zdobywając 48 mandatów, no ale utraciło samodzielną większość. No i opozycja liczy, że właśnie Senat będzie tym przyczółkiem do walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości, do blokowania pewnych ich zdaniem niedobrych inicjatyw. Będzie bój o Senat ostry? Jak pan to ocenia? Sądzę, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo trudno byłoby zapewnić sobie większość, chociaż jak ja patrzę na tę deklarację Grzegorza Schetyny na Twitterze, który stwierdził, że będą piętnowane wszelkie próby tam przeciągania senatorów, to myślę, że to morale wśród parlamentarzystów Platformy jest bardzo niskie, jeśli sam szef musiał taką odezwę do swoich wysłać, więc to może się różnie układać. Ale Grzegorz Schetyna też tuż po wyborach ogłosił, że właśnie Senat będzie tym miejscem, tą instytucją, która będzie kontrolowała rząd. No, a to już jest niezgodne z konstytucją, bo kontrolę rządu może tylko i wyłącznie prowadzić Sejm. Tak jest zapisane w 95 artykule Konstytucji. To pewnie trochę taka przenośnia. To, co może Senat zrobić, to przede wszystkim opóźniać proces legislacyjny, bo też przypomnijmy sobie, w Konstytucji jest zapisane, że w ciągu 30 dni od wpłynięcia ustawy do Senatu, Senat musi się zająć tą ustawą, więc w najgorszym razie będzie ten proces legislacyjny o te 30 dni przesuwany. No właśnie, i to przesuwany. Chyba aż tak bardzo nie zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości, ale jednocześnie, znaczy moim zdaniem dobrze się stało, że jest taki, a nie inny wynik, bo to spowodowało, że Prawo i Sprawiedliwość, posłowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą mieć tę świadomość, że nie wszystko się im należy, że jednak muszą się troszeczkę liczyć i muszą kontrolować swoje działania i troszeczkę może taka buta po takim pełnym zwycięstwie będzie przyhamowana, bo to byłoby niebezpieczne. Brak większości w Senacie oznacza, że w praktyce nie będzie możliwe bardzo szybkie uchwalanie jakiejś ustawy, co mieliśmy do czynienia w jeden dzień, może czasami dwa. I z tych ustaw, które były w ten sposób uchwalane, to tak, no powiedzmy sobie, to tak jakościowo to jednak nie za bardzo wychodziło, że tak powiem. No właśnie, tak, więc... te tak zwane biegunki legislacyjne, one nie zawsze dobrze wychodziły. I tutaj jeszcze tak zaakcentujmy, że oczywiście Sejm wszelkie te wnioski, poprawki Senatu może odrzucić większością przy obecności przynajmniej połowy posłów, więc ta większość do odrzucenia. No i oczywiście teraz trwa cały czas batalia o to, kto będzie marszałkiem Senatu. Już jest zgrzyt w opozycji, bo Grzegorz Schetyna chciał, aby tymże kandydatem był pan senator Bogdan Borusewicz, no ale już jest opór i SLD, i PSL-u. SLD ma dwóch senatorów, PSL ma trzech. Więc opór wynika chyba z tego, że tutaj politycy SLD poczuli się pominięci i nieskonsultowani przede wszystkim. No, ale w każdym razie będzie ciekawie i to dla nas dziennikarzy i dla nas wszystkich obserwatorów będziemy mieli tematy do dyskusji wokół tego, co się będzie działo w Senacie. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu programu Warto Zauważyć w mijającym tygodniu był redaktor naszego dziennika Artur Kowalski. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Nasze kolejne spotkanie w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu już w przyszły piątek o godzinie 19:00 rozpoczynamy. Teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.